25 kwietnia przypada święto świętego Marka Ewangelisty. Jest to także dzień liturgicznego wspomnienia błogosławionego Leonarda Pereza Lariosa. Leonard Perez Larios urodził się 28 listopada 1883 roku w Lagos di Moreno w Meksyku. Był trzecim z 11 dzieci. Pochodził z prostej chrześcijańskiej rodziny, w której otrzymał dobre wychowanie. Chciał zostać kapłanem. Nie mógł zrealizować swojego pragnienia, gdyż czuł się odpowiedzialny za wychowanie i pomoc w usamodzielnieniu się dwóch młodszych sióstr. Mimo propozycji nigdy się nie ożenił. Był człowiekiem głęboko wierzącym. Należał do Bractwa Maryjnego, którego członkowie składali ślub czystości i spotykali się co tydzień na adoracji Najświętszego Sakramentu. Cechowała go heroiczna miłość do Kościoła katolickiego. Po śmierci ojca przeniósł się do większego miasta Leon. Tam wraz z dwoma braćmi pracował w sklepie. Został aresztowany w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, 24 kwietnia 1927 roku w domu, w którym ojciec Andrzej, salamolist, potajemnie odprawiał Eucharystię. Ponieważ był ubrany na czarno i pobożnie się modlił, żołnierze myśleli, że jest kapłanem. Oświadczył, że nie jest księdzem, ale członkiem Kościoła rzymskokatolickiego. To było wystarczającym powodem, aby go aresztowano. Jedną z form działalności powstańców Cristeros było wykolejenie pociągów. Ojciec Andrzej Salamolis i ksiądz Józef Trinidad Rangel, jak i on sam, byli posądzani o udział w takiej akcji, co było drugim powodem aresztowania i ostatecznie wykonania kary śmierci. Na miejsce stracenia wieziono ich pociągiem. Następnego dnia, 25 kwietnia 1927 roku, rano o godzinie 8:45, pociąg zatrzymał się w Rancho de San Jacuni, w którym kapłani i Leonard, człowiek świecki, mieli rzekomo dokonać wykolejenia pociągu. Tam, w pobliżu drogi, zostali rozstrzelani. Z relacji świadka wiadomo, że umierali godnie i spokojnie, z modlitwą na ustach. Ciała męczenników zostały pogrzebane na miejscu egzekucji, lecz już po kilku dniach, 1 maja, Marciano Perez, brat Leonarda, uzyskał zezwolenie na przeniesienie zwłok do Lagos. W obronie Kościoła katolickiego i wiary stawali świeccy i duchowni, walczący różnymi środkami, także zbrojnie, w szeregach Cristeros. Spośród dziesiątek tysięcy ludzi, którzy zginęli w latach 1927-1931, Kościół beatyfikował 20 listopada 2005 roku w uroczystość Chrystusa Króla 13 męczenników meksykańskich, 3 kapłanów i 10 osób świeckich. Wśród nich był także błogosławiony Leonard Perez Larios. Módlmy się. Boże, Ty dałeś błogosławionemu Leonardowi moc do naśladowania naszego Zbawiciela w jego męce. Wysławiamy Twoją potęgę i pokornie Cię prosimy, abyś za wstawiennictwem świętego męczennika wspierał nas, słabych ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.